Cześć, cześć, witamy na kanale Husator. Dzisiaj szybki vlog, bo chciałbym Was poinformować, że już mamy wstępnie pokazanego Junaka M15 Euro 5 z nowej dostawy. Zapraszam na nasze short filmiki, gdzie jest to w bardzo krótki sposób, ale fajnie pokazane. Co do motocykla, który stoi za mną, najważniejsze różnice to przede wszystkim tłumik, o wiele cichszy tłumik. Będziemy pracować nad tym, żeby ten jakby albo końcówkę wymienić na podobną, ale żeby była już naprawdę bardzo fajnie głośna, donośna. Co do tego rozwiązania na wahaczu, również zostało to poprawione. Na szorcie widać, że zostało tam wprowadzone takie zabezpieczenie, jest kalamitka, która ułatwia smarowanie, więc pewnie to będzie dodatkowa usługa, dodatkowa czynność przy przeglądzie gwarancyjnym, więc z tym problemem już na pewno nie będzie. Zmiana kosmetyczna, jeśli chodzi o dolną część owiewek osłon pod siedzeniem, tylko pisze PD125. Dodatkowo inna jest nóżka, podpora boczna, a tak poza tym wszystko jest to samo. Jeździ się już zdecydowanie lepiej niż oryginałem, tak samo jak w Junaku M16 i będzie również wprowadzać ten motocykl na hamownię. Będzie planowana w przyszłym tygodniu nagrywka i będziemy robić bardzo profesjonalną prezentację tego modelu. Będzie podobnie wyglądała jak prezentacja Junaka M16, więc będzie naprawdę co oglądać. Myślę, że te shorty Wam już dużo dadzą, dużo rozwieją takich wątpliwości, jak ten motocykl wygląda. Co do modyfikacji, już zamówiliśmy lampy, już zamówiliśmy kierunki, zamówiliśmy lusterka. Będziemy robić na naszej stronie zestawy do tuningu, takiego liftingu do M16 i M15, więc niedługo szczegóły pojawią się na naszym kanale YouTube i będziecie mogli w bardzo fajnych cenach sobie kupić. Niedługo też pokażę shorta z różnicy tych świateł, oryginał a LEDowe. Pokażę Wam również, bo będziemy montować tego egzemplarza, którego widzieliście dzisiaj, kierunkowskazy takie migające, bardzo fajne, które dodadzą takiego charakteru jeszcze temu motocyklowi, i lusterka, które wybierzemy jako jeden model, który będzie najbardziej pasował do tego modelu. Więc mam nadzieję, że Wam się ten vlog podobał. Shorty również Wam się będą podobały. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, co sądzicie o tych zmianach. Dodam również, że szósty bieg już jest w standardzie, więc dzisiaj jechałem nim. Prędkość jest porównywalna do tego, co robiliśmy po modyfikacji. Moduły przyjechały, będziemy starać się zrobić z tego coś więcej i na bieżąco będziemy Was informować. Więc co, miłego oglądania, do zobaczenia już wkrótce u Was w domach z Junakami M15. Trzymajcie się, miłego oglądania jeszcze raz. Cześć!